Pierwszą połowę dobrze rozpoczęliśmy. Dokładnie tak, jak chcieliśmy rozpocząć i tak, jak chcieliśmy zagrać z Jagiellonią. Przede wszystkim skutecznie. Także prowadziliśmy 3-0. W drugiej połowie przeciwnik, który zmienił sposób grania. Być może był częściej przy piłce, bo w pobliżu piłki ma więcej zawodników, ale zawsze jest coś kosztem czegoś. Moment, kiedy my odbieraliśmy tą piłkę, mieliśmy dużo przestrzeni i dołożyliśmy kolejne 3 bramki, także trzeba się cieszyć. Ja też patrząc dzisiaj na boisko, kilka rzeczy zauważyłem, ale dwie są bardzo ważne. W wyjściowym składzie było tylko 3 obcokrajowców i 5 Lechitów. Jeżeli Krzyśka Kotorowskiego uznamy, że jest tak długo tu też jest wychowankiem, to był Możdżeń, Kamiński, Kotorowski, Linetty i Wołkiewicz, dokładnie. Także myślę, że ta droga jest drogą dla Lecha, zdecydowanie. Wielkopolanie, Lechici i dobrzy obcokrajowcy. Także cieszymy się z tego i tak naprawdę w żaden sposób nie popadamy w euforię. Jedziemy do Zabrza, chcemy wygrać to spotkanie, bo jeszcze wiele, wiele jest przed nami. Cieszymy się, że mamy po tej rundzie zasadniczej drugie miejsce, czyli ostatni mecz będziemy grali na Łazienkowskiej. I obyśmy grali o mistrzostwo. Wszystko zrobimy, żeby tak było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zapraszam do zadawania pytań. Marcin Wesoła, Gazeta Wyborcza. Trenerze, Pan pytany o poziom trudności tego meczu przed meczem powiedział, że to jest 12 w skali od 1 do 10. Czy to była kurtuazja z Pana strony, czy jednak nie? Nie, no opierałem się na spotkaniach, które do tej pory zagraliśmy i proszę mi wierzyć, że mecze z Jagiellonią wcale nie są łatwymi meczami. No przegraliśmy tam przecież 2-0. No, tutaj też nam się zdarzało przegrać. Rzadko wygrywaliśmy, a jak wygrywaliśmy, to jedną bramką. Z Piotrkiem Stokowcem tak naprawdę to tylko raz mi się udało wygrać. Więc to nie była kurtuazja. Ale dzisiaj dobry mecz zagraliśmy, no, dlatego dostaliśmy nagrodę i przede wszystkim skutecznie. Jeszcze chciałem zapytać o, w odniesieniu do tego poprzedniego meczu z Legią, przegranego, ale po dobrej grze. Czy to była taka odpowiedź pańskiego zespołu na to, co się wydarzyło w Warszawie, tak? Na to, że no, mimo dobrej gry nie udało wam się stamtąd wywieźć zwycięstwa? Nie, to nie była odpowiedź. Wydaje mi się, że to było potwierdzenie tej dobrej formy, w jakiej jesteśmy, bo już mecz z Lechią Gdańsk przecież wyglądał tutaj w ocenie mojej dobrze. Niestety przegraliśmy w Warszawie, ale wiedziałem, że zespół dobrze wygląda i fizycznie, i mentalnie. Potrzeba było troszeczkę luzu w ostatniej fazie i dzisiaj to mieliśmy. I też przecież tutaj na konferencji przedmeczowej były pytania cały czas o skuteczność Teodorczyka i jak on jest postrzegany. No zobaczyliśmy, jak jest postrzegany. Trzeba dać piłkarzom zaufanie, żeby grali. I dzisiaj Teo udowodnił, że jest dobrym napastnikiem, strzelając 3 bramki. Jeszcze chciałem zapytać o zmianę w bramce, bo czy ona wynikała tylko z kłopotów zdrowotnych Gostomskiego, czy to jest taka zmiana, która no, że po prostu Krzyśka Kotorowskiego będziemy widzieć w bramce do końca sezonu? W pierwszej fazie tego tygodnia, którym się przygotowaliśmy, Maciek nie trenował, natomiast trenował 2 ostatnie treningi, więc zadecydowały względy sportowe zdecydowanie. Czy będziemy to widzieli do końca, no to nam życie pokaże. Chcę zauważyć, że Jasmin też wrócił do treningu, więc na pewno ta rywalizacja między tą trójką, bardzo dobrym bramkarzy, będzie bardzo zacięta. Dziękuję. Nie, są pytania, trenerze, spokojnie. Trzeba zanotować poprzednie odpowiedzi. Maciej Henszel, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, pytanko jeszcze chcę pociągnąć tylko ten wątek bramkarski, bo chcecie zawsze w przypadku bramkarzy jasno określać sytuację, że ktoś jest numerem jeden. I teraz pytanie, czy zmienia się ta hierarchia po tym meczu, czy to jednak jest jednorazowa sprawa? Nie jest to jednorazowa sprawa, natomiast Krzysztof Kotorowski musi walczyć o to, żeby w ocenie treningowej być w dobrej formie. Jeżeli będę widział, że jest coś nie tak, to będę podjął decyzję, ale nie chodzi tu o spotkania, a tak naprawdę o całokształt dyspozycji. Ale to jest teraz jego szansa, tak? On jest zdecydowanie teraz szansa Krzyśka na to, żeby nie oddawać tego miejsca. Dzisiaj uważam, że to dobre spotkanie pomógł zespołowi przede wszystkim. Pytanie kolejne jest o to był najlepszy występ Lecha przez pana prowadzonego? Najlepszy jest przed nami. To do tej pory w takim razie zapytam. Nie, naprawdę każdy mecz jest inny i nie chciałbym tutaj porównywać. Ja pamiętam mecze, nie wiem, no tu z Wisłą w śniegu. Każdy jest inny i naprawdę to nie wolno kategoryzować, czy ten był lepszy, czy tamten był lepszy. Każdy mecz ma swoją historię i ja wierzę w to, że te najlepsze są przed nami. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Proszę. Radosław Kosakowski, Sport Gniezno. Wiem, że
pan zawsze ucieka od takich indywidualnych ocen. Dzisiaj debiut Arajuriego. To zapytam tak troszeczkę przewrotnie. Jak pan oceni całą formację defensywną? Czy to było tak, że no w sumie nie straciliśmy gola z akcji? Padła bramka tylko z rzutu karnego. Czy ta formacja zagrała pana zdaniem dobrze, czy po prostu Jagiellonia nie wymogła na naszych defensorach aż takich błędów? Uważam, że Jagiellonia grała dobrze w ataku, a my jako zespół, już nie tylko formacja obronna, ale jako zespół, graliśmy solidnie. Nie chcę mówić, czy dobrze, czy bardzo dobrze, solidnie, bo też nie było tak, że Krzysiek Kotorowski nie miał roboty, bo była sytuacja 1-1 i były strzały z dystansu, więc nie uniknęliśmy błędów. Ale mówię o całym zespole, nie o formacji obronnej tylko. Grzegorz Szołasik z Radio Merkury. Panie trenerze, proszę mnie poprawić, jeśli coś źle dostrzegam, ale wydaje mi się, że pod koniec pierwszej połowy szykował pan zmianę i Luisa Enriqueza do wejścia na plac gry. Ta zmiana została odwołana, zdaje się, że chyba po golu. I w drugiej połowie już się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o defensywę. I o co tam chodziło? Tak, Luis się szykował, natomiast nie było odwołana po golu. Natomiast lekarz Hubert zgłosił problem ze stawem kolanowym. W związku z czym my już szykowaliśmy Luisa, ale jednocześnie lekarz był komunikować się z Hubertem, bo to była 35 minuta, na ile może dograć, bo tak naprawdę wszystko, co możemy zrobić w przerwie, to wtedy będzie spokojniej. I ten moment, w którym, już nie pamiętam, który z moich piłkarzy tam leżał, gdzie fizjoterapeuci z lekarzem weszli na boisko, skomunikowali się z Hubertem. Uznaliśmy, że może dograć i w przerwie rozstrzygniemy tą sytuację i Hubert jasno zadeklarował, że jest do grania i wszystko się uspokoiło. Tam był problem ze stawem kolanowym, ale Luis się całą drugą połowę rozgrzewał, żeby w każdym momencie mógł wejść. Trenerze, ta kontuzja Barego Douglasa to spowodowała, że więcej klocków pan jednak przestawił. Można było 1-1 zrobić zmianę na przykład z Luisem Enriquezem na lewej stronie. Zdecydował się pan jednak na wariant z debiutem Paulusa. Właśnie tym było to spowodowane, żeby w końcu Paulus zadebiutował? Zmieniając tutaj po tej kontuzji Barego? Nie, było to spowodowane całością obserwacji tego, co się dzieje, bo Hubert ma predyspozycję do tego, żeby grać na boku, naprawdę. I zresztą akcję, którą zrobili przy pierwszej bramce, no to fantastycznie zagrali tam z Szymkiem. No i oni potrafią grać z sobą. Niezłe dośrodkowanie, także podjąłem taką decyzję, obserwując całość, ale nie wykluczam, że Luis zagrał od początku w meczu z Górnikiem, bo to jest dobry piłkarz. Miał drobne dolegliwości, dlatego nie w tym tygodniu, ale wcześniej trochę mniej trenował, inaczej trenował. W związku z czym zdecydowałem się na debiut Paulusa, bo jest na to gotowy. Rozumiem, że to było ostatnie pytanie, także dziękujemy państwu bardzo. Dobranoc.